Cześć, tutaj Patryk Lipiński. W tym odcinku poruszymy sobie tematy struktur, budowania struktur i takie tematy około z tym związane, że tak powiem. Ale najpierw chciałbym bardzo podziękować chłopakom z Prezone, gdyż udostępnili mi tutaj studio muzyczne. Prawie jak Prison, ale troszeczkę inaczej. Jeżeli chcecie wiedzieć, dlaczego udostępnili mi je całkowicie za darmo, zapraszam do poprzedniego odcinka. Taki mały follow-upik, że tak powiem. Dzisiaj dla odmiany siedzimy sobie nie w kabinie, tylko w realizatorce. W zasadzie możemy przejść do tematu głównego. Jeżeli chodzi o struktury, zacznijmy może od tego w ogóle, czym są struktury. Struktury to jest takie troszeczkę drzewko, które po prostu zaczyna się od nas, jako przedsiębiorcy, osoby, która zaczyna, czy po prostu przedsiębiorcy, który jest sobie sam i robi wszystko sam. I drzewko rozchodzi się po prostu w dół, gdzie znajdują się kolejne osoby na różnych stanowiskach. Jeżeli chodzi o te struktury właśnie w świecie biznesowym, to przedsiębiorcy mają straszny problem z ich budowaniem. Teraz zacznijmy od takich podstaw w ogóle. Dlaczego przedsiębiorcy nie chcą budować struktur? Dlaczego nie chcą delegować części swojej pracy? Dlaczego nie chcą się podzielić pieniążkiem? To wszystko jest jakby właśnie fundamentalne i od tego musimy zacząć. Przedsiębiorca to jest człowiek, który biznes zazwyczaj, nie zawsze, wiadomo, są spółki, niektórzy wchodzą sobie w grupkach w biznes, jakieś tam startupy i tak dalej, ale zaczniemy od takiej typowej formy początkowego przedsiębiorcy. Czyli jest sobie osoba, która chce zacząć sobie coś robić, otwiera sobie to JDG, czyli jednoosobową działalność gospodarczą i jest sam. I teraz załóżmy, świadczy jakąś usługę, może jakiś handel. Jest przedsiębiorca, który robi wszystko sam. Ja znam przedsiębiorców, którzy nawet sami prowadzą swoją księgowość, gdzie no to jest chore, no ale są i takie podejścia. Przedsiębiorca na samym początku niestety ma taką niefajną manierę, że uważa, że wszystko zrobi najlepiej sam. I to jest bardzo błędne podejście. Przedsiębiorcy, którzy osiągają największe sukcesy, zatrudniają osoby lepsze od siebie. Zacznijmy od tej początkowej formy. Czyli jest sobie właśnie ten przedsiębiorca, on sobie otwiera tą firmę i załóżmy, świadczy sobie jakąś tam usługę. W tym momencie on świadczy usługę, wystawia faktury, jest swoim działem marketingu, odbiera wszystkie możliwe telefony, odpisuje na mailingi, spotkania jakieś, wyceny. Po prostu ogrom obowiązków, które on robi sam. I teraz na samym początku to jest nawet ok i to jest nawet wskazane, no bo wiadomo, że firma musi się jakkolwiek rozwinąć, że firma musi zacząć zarabiać, ale dochodzimy do pewnego etapu, na którym przedsiębiorca zaczyna mieć trochę za dużo na głowie. Czyli powiedzmy, ma już dużo zleceń, czy tam było dużo klientów po prostu. Siedzi w robocie po dziesiątki godzin, 30 godzin w ciągu doby, się śmieje oczywiście. I tu jest problem, no bo nie na tym polega biznes. Takie samozatrudnienie, okej, może sobie funkcjonować w ten sposób, ale każda osoba prowadząca ten biznes dąży do tego, żeby to faktycznie była firma, żeby to był biznes. Biznes polega na tym, że jesteśmy wolni od tego schematu, takiego standardowego pracy. Jeżeli chodzi o struktury, to jest strasznie skomplikowane słowo na początku w życiu przedsiębiorców. W ogóle po ostatnich rozmowach z różnymi przedsiębiorcami, właśnie byłem na paru eventach, okazało się, że nie tylko dla początkujących. Są osoby, które siedzą w biznesie od lat i oni też nie budują struktur. Też boją się albo nie wiedzą, jak poprawnie zatrudnić ludzi, jak wykonać proces rekrutacji, jak osoby przeszkolić, żeby były wydajne, boją się po prostu, że stracą pieniądze. Oczywiście to jest jakimś tam faktem, że ciężko jest zatrudnić osobę, która będzie wykonywać dane obowiązki na takim poziomie jak my. Bo my mamy coś, czego te osoby nie mają, czyli poczucie, że ta firma jest nasza, że ten biznes jest nasz, że to jest takie nasze malutkie dziecko, coś, co stworzyliśmy. Jeżeli chodzi o zatrudnienie nowych osób, omówmy sobie temat, jak w ogóle powinniśmy zacząć. Budowanie tych struktur, zatrudnianie właśnie nowych osób. Czyli jesteśmy sobie sami w tej firmie. Jest to pierwsze drzewko, takie kółeczko, powiedzmy, że tam prostokącik mniejsza, jak wolicie. Jesteśmy sobie w nim my. Teraz my robimy jakieś tam rzeczy, czyli wykonujemy właśnie te zlecenia, robimy te mailingi, spotkania z klientami, robimy szereg tych wszystkich rzeczy. No, księgowość polecam mieć swoją zewnętrzną na początku, to nie są duże koszty, a to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo mniejsza. Czyli jesteśmy my jako przedsiębiorca. I teraz, żeby wygenerować kolejne jakby tam właśnie odnogi, zbudować tą strukturę, musimy dojść do momentu, w którym ta firma już zaczyna mieć jakąś płynność finansową, bo to jest podstawa. Czyli budujemy sobie jakąś tam poduszkę, na minimum te 2-3 wypłaty pracownicze, pieniędzy, których nie ruszamy, plus widzimy, że mamy płynność finansową i to nam daje perspektywę właśnie otworzenia nowego stanowiska pracy. Musimy sobie przemyśleć na podstawie naszych potrzeb,
określić tak naprawdę, co możemy oddelegować, jakie stanowisko pracy chcemy otworzyć jako pierwsze. To może być bardzo różnie, bo możemy sobie zatrudnić jakby ten nasz, w cudzysłowie, backstage, który będzie siedział, tą naszą taką bazę główną, gdzie osoba po prostu będzie siedziała, będzie z nas ogarniała na przykład temat mailingów, temat odbierania telefonów, umawiania nas do klientów, umawiania nas na różne spotkania po prostu. Możemy sobie otworzyć osobę, która będzie się zajmowała marketingiem, czyli ogarniała jakiś właśnie Facebook, może Google Adsy, nasze jakieś ogólne sociale, tego typu sprawy. Może to być po prostu osoba, która będzie wykonywała zlecenia albo pomoże nam wykonywać zlecenia i będziemy mogli tą swoją usługę poszerzyć troszeczkę, albo będzie wykonywała zlecenia, kiedy my będziemy ogarniali ten cały tył. To wszystko jest oczywiście bardzo subiektywne i bardzo zależy od aktualnych potrzeb danego przedsiębiorcy. Tutaj pytaniem takim fundamentalnym będzie tak naprawdę temat, jak w ogóle znaleźć odpowiednią osobę, jak zatrudnić, przekazać jej właśnie ten cel, ten jej zakres obowiązków słynny, jak wytłumaczyć tej osobie to, co ma robić. Jeżeli chodzi o samą rekrutację, oczywiście proces jest banalny, wystawiamy sobie ogłoszenie na różne tam portale, powiedzmy, mamy grupki na Facebooku, to jest świetne darmowe narzędzie do wystawienia ogłoszeń o pracę, powinniśmy z niego korzystać. Możemy sobie też skorzystać z ogłoszeń płatnych, jakiś tam OLX, powiedzmy, jakieś tam, nie wiem, innepracuj.pl i tak dalej. Czyli tak, wystawiliśmy sobie ogłoszenia i kolejna kwestia. Widzimy, jaki jest odzew. Czy ludzie się odzywają? Czy powiedzmy, nie wiem, mieliśmy tam dwa telefony na krzyż, gdzie i tak ktoś nie był zbytnio zainteresowany. Forma ogłoszenia jest bardzo ważna, jeżeli o to chodzi. Powinna mieć następującą budowę. Co my gwarantujemy jako firma? Co my jesteśmy w stanie zapewnić? Czy jakieś tam właśnie pensja powinna się znajdować w tym pierwszym panelu? Dodatkowe jakieś profity, czyli jeżeli ktoś będzie miał służbowy samochód, telefon, czy po prostu, nie wiem, paczki na święta, się śmieję oczywiście, praca w miłej atmosferze i tak dalej. Natomiast druga część to powinno być już stricte, czego my wymagamy. No i oczywiście na końcu dane kontaktowe, czy tam mail, żeby ktoś sobie złożył CV, czy po prostu numer telefonu, że ktoś nas przedzwonił. Jeżeli mam mały odzew ze strony potencjalnych pracowników, oznacza to, że coś z tym stanowiskiem jest nie tak, że nie jest to oferta zbytnio rynkowa. Albo jest za mała stawka, albo warunki są zbyt hardkorowe. To wszystko właśnie badamy sobie w ten sposób. Ale powiedzmy, już odezwało się do nas te 3-4 pracowników i teraz co? Spotykamy się z nimi gdzieś najlepiej. Jeżeli mamy już jakieś tam biuro, siedzibę i tak dalej, to oczywiście robimy to w tym miejscu. Jeżeli nie, to nie widzę problemu, żeby spotkać się z potencjalnym pracownikiem w Maku, kupić po kawce, usiąść i szczerze porozmawiać. Jeżeli chodzi o samą rozmowę kwalifikacyjną, nie opierałbym się, broń Boże, o CV, bo CV nie jest wytyczną. Patrzyłbym raczej na wartości osoby, którą potencjalnie chcemy zatrudnić, czyli zaangażowanie, czyli jakieś tam właśnie, czy dobrze się dogadujemy z tą osobą. Zwracamy uwagę, skąd ta osoba będzie dojeżdżała, czy jest raczej okoliczna, czy raczej ma do przejechania, nie wiem, 40 km, więc to jest też bardzo ważne. Rozmawiamy sobie na spokojnie o życiu z tą osobą, badamy ich i jej poglądy, o ile oczywiście chcę o nich mówić, bo nie ma takiego obowiązku. Jedna z ważniejszych też rzeczy, pamiętajmy o tym, że osoba, którą zatrudnimy, nieważne, czy to będzie osoba, którą będziemy jeździć na zlecenia, czy osoba, która, nie wiem, która będzie nam pakowała paczki do wysyłki, czy będzie ogarniała właśnie tam coś na komputerze, czy pisała mailingi. Pamiętajmy, że to jest osoba, z którą na początku będziemy mieli bardzo, bardzo, bardzo dużo kontaktu, więc taką podstawą jest to, czym będziemy się dogadywać z tą osobą. Jeżeli nie złapiemy takiej nici porozumienia, no to może być problem. Może dochodzić do jakichś bezsensownych konfliktów, no i finalnie tak naprawdę nie utrzymamy pracownika. Musimy też się dać jakąś sympatią, szacunkiem i innymi tego typu rzeczami, no bo jeżeli my sobie zatrudnimy jakiegokolwiek pracownika, bo stwierdzimy, że on ma kwalifikacje, ale nie będziemy się z nim dogadywać i będziemy po prostu mu dawać polecenia do zrobienia, jak to szefu w firmie, się śmieję oczywiście, w tym momencie pracownika za nic nie utrzymamy. To będzie problem, bo pracownik zacznie nas nabierać tylko i wyłącznie negatywnych emocji i to finalnie skończy się tym, że nasza współpraca się bardzo, bardzo szybko zakończy. W ogóle są dwie drogi pozyskiwania pracownika, raczej rekrutacji pracownika. Jest droga droższa, jeżeli jest wymagane jakieś stanowisko specjalistyczne, to jak najbardziej jest wskazane. Jest droga tańsza, moim zdaniem lepsza, właśnie oparta na budowaniu tych relacji. Droga to taka bardziej kosztowna, że tak powiem. Opiera się na tym, że zatrudniamy sobie po prostu pracownika, który już ma kompetencje w danej dziedzinie, jest wyspecjalizowany i będzie nam robić, powiedzmy, robotę właśnie w jakimkolwiek dziale, który otworzymy. Tylko że musimy pamiętać o tym, że ten pracownik będzie wymagał nieco większej pensji i będzie wymagał bardziej sprecyzowanych, określonych celów. Z kolei druga opcja jest taka, że po prostu szukamy osoby,
z którą złapiemy fajną właśnie nić porozumienia, będziemy się fajnie dogadywać, daje nam to większy obszar poszukiwań. Tutaj będziemy się skupiali głównie na cechach osobowości tej osoby, żeby ona była na tyle kompetentna, po prostu żeby się nauczyć rzeczy, której będziemy wymagali od tego stanowiska. Czyli osoba początkująca, bez doświadczenia, którą my będziemy musieli tego wszystkiego nauczyć. A jako przedsiębiorcy, którzy robiliśmy już to wszystko sami, będziemy w stanie to zrobić. Czyli na przykład tworzymy sobie tam, powiedzmy, dział marketingu i ja tak zrobiłem w moim przypadku. Szukamy osoby, która niekoniecznie siedziała w marketingu, zajmowała się jakkolwiek marketingiem, ale jest bardzo zmotywowana tym, żeby się tego nauczyć. W moim przypadku akurat miałem dużo szczęścia i trafiłem na bardzo kompetentną osobę. Wyszło totalnie spontanicznie. Otworzyliśmy sobie dział marketingu. Zatrudniliśmy Adama, naszego dyrektora do spraw marketingu. Adam po prostu wykazywał bardzo duże chęci, żeby nauczyć się tego wszystkiego. Kupiliśmy mu szereg książek. Adam korzystał też z darmowej wiedzy w internecie, z darmowych kursów i tak dalej. I kurczę, już po trzech tygodniach chłop osiągał rekordowe wyniki w marketingu. Ale to jest złoty strzał, już tak się śmieję. Aczkolwiek zatrudniłem Adama z tego względu, że był bardzo kompetentną osobą, był bardzo zaangażowany i bardzo dobrze się dogadywaliśmy. I bardzo dobrze się dogadujemy w dalszym ciągu. Pozdrawiam cię, Adam. I właśnie na tym to polega tak naprawdę. Jedna szkoła polega na tym, że po prostu budujemy sobie to drzewko bardzo mechanicznie, patrzymy tylko na efekty, struktura typowo korporacyjna. Każdy ma szereg swoich procedur, z których musi korzystać i w tym się tylko zamyka. Albo budujemy team i jako taka drużyna, gdzie wszyscy fajnie się dogadują, wszyscy sobie pomagają nawzajem, każdy oczywiście ma swojego konika głównego, ale nie ma problemu z tym, żeby pomóc drugiej osobie. I uważam, że ta druga wersja działa dużo lepiej, z tym, że my na przykład znaleźliśmy trzecie rozwiązanie, połączyliśmy ze sobą tą strukturę korporacyjną, z tą strukturą właśnie teamu, że tak powiem, tej drużyny, dzięki czemu pracownicy mają bardzo duże pole takiego kreatywnego działania, ale mają też szereg procedur, których mogą sobie użyć po prostu w danej chwili, kiedy ich potrzebują. Wracając, jeżeli chodzi o to drzewko, musimy sami sobie po prostu zdecydować, jak chcemy je budować. Zasada jest taka, jak wspomniałem na początku. Zdobywamy jakiś tam kapitał inwestycyjny, poduszka finansowa, otwieramy nowe stanowisko, szkolenie pracownika i lecimy dalej. I powtarzamy to po prostu. Czyli robimy tą samą czynność aż do skutku, już tak powiem. Jeżeli chodzi o struktury w firmie, one muszą być zbudowane na solidnych fundamentach. Czyli po prostu budujemy od najsilniejszych korzeni, jak się tylko da, wzwyż. Przynajmniej taki jest zamysł na przykład mojej struktury, w mojej firmie. Zamysł dzisiejszego filmiku w zasadzie jest taki, że musimy zbudować bardzo solidne struktury oparte na bardzo solidnych korzeniach. Chodzi po prostu o to, żebyśmy cały czas szukali rzetelne osoby do pracy, cały czas pamiętali o tym, żeby mieć poduszkę finansową na te osoby, żeby być w stanie im wypłacać, żeby nie podejmować głupich ruchów inwestycyjnych. Jeden mały bonusik ode mnie, pamiętajmy o tym, że dobre reinwestowanie pieniędzy w firmie to jest podstawa sukcesu. Bardzo dużo firm wywala się na tym, że woli sobie kupić bardzo jakiś fajny samochód, zamiast kurczę na przykład zbudować fajne stanowisko pracy, które wtedy wygeneruje mu dopiero pieniądze, pozwoli mu się przeskalować. Budowanie struktur w firmie to jest podstawa skalowania się i to będzie clue tego odcinka. Więc dziękuję wam bardzo, jeżeli chcielibyście dowiedzieć się nieco więcej o strukturach już podanych na konkretnych przykładach z życia wziętych, życia praktyka, to zapraszam serdecznie do moich kursów. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się.